They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best. Tym streamem to tym, że nie mam dziewczyny i już nie będę miał, bo się dowiedziała parę faktów, parę rzeczy od mojego moderatora Mroka, któremu ja, nie pamiętając, bo byłem nachlany, powiedziałem mu, że jeszcze kiedykolwiek ja się rozstanę z Kingą, on ma powiedzieć jej całą prawdę. I on jej dał wszystkie screeny i całą prawdę i powiedział, co było w tej całej prawdzie? No to, że jak się rozstawaliśmy, no to ja tam sobie nieraz z jakąś panią, z jakąś koleżanką, no z jakąś widzką, z instagramowiczką, z napowiczką sobie się spotkałem, tak opogadać, czy coś, no. Tak o, no nie byliśmy razem, no to jakieś tam szmery, bajery były, nie? Po cichu. Tak, to raz. I Mrok nie jest żadnym cwelem, bo ja mu sam powiedziałem, żeby to powiedział. Żeby to powiedział. Czyli nie jebać Mroka, bo Mroku dostał przykaz ode mnie. I wiadomość do Mroka była taka. Mroku, jeszcze raz coś takiego odjebię, mówisz jej całą prawdę? Mówisz jej całą prawdę? Jak nie, to się obrażę. Stary Rafon wrócił. Pozdrawiam cię, Robert. Dziękuję bardzo za donate. Czyli powiedziałem, że się obrażę, jeśli nie powie jej prawdy. To raz. To już powiedziałem. Co jeszcze straciłem? Telewizor. Ponad 2000 zł. Tam 2200 z hakiem chyba kosztował. To nie jest istotne. To jest rzecz materialna. Pies go w dupę jebał, że tak powiem, tak? Fakt faktem mógłby być ten telewizor, bo i tak płacę za kablówkę, a teraz będę płacić za kablówkę, nawet telewizora nie obejrzę. I tak, kurwa, telewizji nie oglądam w sumie. Bawię się internetem raczej, także telewizja nie jest mi potrzebna. Czyli tak, straciłem dziewczynę, rozwaliłem telewizor, dwa monitory. Teraz mam nowy monitor, taki sam. Rafonik, powiedz, że szoty to chujowe szoty. Dobre, wszyscy robią dobre szoty. Rafon, czekałem na ciebie, dobrze ci widzieć. Piona, dziękuję.